Witam Cię, moi drodzy. Witam serdecznie. Od dłuższego czasu nie spotykaliśmy się. A myślę, że nabraliście apetytu na dalsze części wykładów i spotkań pod aktem, który mówimy o procesie tylko świadomość. Jak ważny jest to proces, jak ważny jest cel drogi ducha, już wielokrotnie o tym przypominałem, ale dzisiaj powtórnie wraca temat ze względu na Wasze potrzeby, inspiracje wynikające głównie z tego, aby posiąść jak najwięcej wiedzy ducha. Pomimo, że głównie i najbardziej istotnym powodem do doświadczenia świadomości w jej najwyższym wymiarze jest to pragnienie ducha, które chcąc dzielić myślą, słowem i uczynkiem, jak pokarm Twoje potrzeby w obszarze głębokiego doświadczenia, za którym idzie praktyka, za którym idą losy ludzi, za którymi idzie przeznaczenie. Tak jak szczęście, które może kogoś ominąć, często nawet omija, gdyby Twoja rola, Twojego życia była wypełniona tylko doświadczeniem świadomości, to takie szczęście by Ciebie nie omijało. Być może, że to jest właśnie ten cel, który przyświeca każdej nauce. Być może, że to jest właśnie ten cel, który przyświeca każdej tradycji, każdej religii. Aby szczęście człowieka dosięgało zgodnie z jego życzeniami. Ale czy tak naprawdę jest? Czy tak naprawdę jest, że możesz pokierować swoim życiem, swoim szczęściem, swoimi potrzebami zgodnie ze swoją wolą i wypełnią się tak, jak sobie tego życzysz? Jak już zapewne tak nie jest. Nie jest tak, bo tak się dzieje w rzeczywistości kosmicznej, że trafisz do miejsca, w którym mógłbyś się znaleźć, spotkać swoje szczęście, spotkać tego swojego jedynego, spotkać tę swoją miłość, a spóźnisz się o 5 minut, minutę, sekundę, i nie doświadczysz tego. Tak, czy jest możliwe, żeby udowodnić, że tak właśnie mogło się stać? Tak, jest możliwe. Jest możliwe poprzez głęboki wgląd w czasoprzestrzeń. I możesz i doświadczasz tego z całą pewnością. Doświadczasz w pełni, bo Twoje emocje są Twoim miernikiem, Twoją w pełni uzasadnioną wręcz sferą doświadczenia, w której dokładnie wiesz i dokładnie odczuwasz ten moment, w którym coś utraciłeś. Najczęściej w tym aspekcie. Nie odczuwasz tego wtedy, kiedy coś pozyskujesz. Kiedy rzeczywiście to szczęście Cię według Twojego stanu emocjonalnego dotyka i kiedy w głębi swojego serca masz czucie wiedzy serca, masz pełną świadomość tego, co Cię ominęło. Bo to, co Cię dotyka, najczęściej tego wręcz nie zauważasz. Jest dokładnie jak ze stanem oświecenia. Przychodzi, dotknie Cię, i stary świat już nie istnieje. Istniejesz ty, nowy. I nawet nie jesteś w stanie ani możliwości powrotu do poprzedniego umysłu. I to jest to właśnie błogosławieństwo szczęścia, bo szczęście przychodzi niespodziewanie, szczęście jest uwolnieniem, jest duchową
mocą oznaczającą łączenie. Tak jak proces świadomego podchodzenia do materii i do ducha daje urzeczywistnienie, podchodzenia z ostrożnością, uwagą i z pełnym skupieniem, daje ci szansę na to, abyś doświadczyła i doświadczył pewnego zjednoczenia. I czym jest to zjednoczenie? Czym jest to zjednoczenie, o którym chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć? Czym jest to słowo, które wiele osób omija, wiele osób nie rozumie, a wiele tych osób praktykuje i doświadcza, miliony ludzi na świecie, szukając tego zjednoczenia, odnoszącego się do słowa yui, yoga. Yoga w większości osób kojarzy się z strojem gimnastycznym, karimatą, ze sporym wysiłkiem, radością ze społeczności, uczestniczenia w określonej społeczności i w obszarze socjologiczno-społecznym. Ale co tak w istocie oznacza? Co oznacza yui? Połączony, pragnący się połączyć. Z kim i z czym pragnący się połączyć? I jakiego sposobu użyć do tego, żeby się połączyć? I jest taka droga, która mówi o duchu. Duchu, który nazywany jest ogniem, duchem, energią. Agnim, wiele imion posiadającą. Bo duch posiada wiele imion. Imion, które reprezentują jego potęgę, jego moc sprawczą. I czego pragniemy? Czego to pragnie ten proces połączenia z duchem, z istotą bytu, z uzyskaniem tej pełni harmonii pomiędzy tym, co jest cielesne, a tym, co jest duchowe. Tym, co na ziemi i tym, co na niebie. Człowiek powinien traktować siebie jako ducha. Siebie jako ducha, a swoje ciało fizyczne traktować jak doskonałą, wręcz cudowną powłokę dla tegoż ducha, która jest niezbędna dla rozwoju człowieka. Tak, jest niezbędna dla rozwoju człowieka. Bo ciało ułomne, ciało upośledzone, ciało chore, ciało cierpiące jest ciałem, które zubaża twojego ducha. Bo skupienie na cierpieniu nie pozwoli kształtować rozwoju duchowego człowieka. Tak, ale wiele osób może już w tej chwili zaprzeczyć swoim umyśle materialnym, że nie, że są osoby, które są o wyjątkowej sile, harcie ducha, które utraciły zdrowie, bądź też urodziły się już w jakikolwiek sposób ułomne. Ale tutaj nauka ducha mówi bardzo jasno, mówi bardzo klarownie. To narzędzie, jakim jest twoje ciało, jest narzędziem, które kierowane twoją wolą ma być ci poddane. To nie ono ma rządzić twoją świadomością, twoim duchem poprzez cierpienie, poprzez ułomność, lecz ty masz kierować ciałem, doskonałym narzędziem w rękach ducha, gdzie duch i ciało będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Gdzie duch i ciało będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Ciało bardzo chętnie podejmie rolę przywódcy w tym związku, w tej relacji, w tym yui, w tym połączeniu.
W tym jarzmie, często określany jako etymologia słowa pochodzenia yoga, połączony, ale tam też jest odzwierciedlenie głębokiej pracy nad sobą, głębokiego tożsamego, często z wyrzeczeniem dla wielu osób, dla wielu ludzi, którzy tego nie doświadczają, uważają, że musieliby się czegoś wyrzec. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. Nie musisz się niczego wyrzekać. Nie musisz się niczego wyzbywać ze swojego życia, żeby iść drogą świadomości. Bo to wzajemne oddziaływanie na siebie, ducha i ciała, będzie przejawem duchowego procesu, który będzie się odbijał na ciele fizycznym z pozytywnym skutkiem. Tak samo jak działa to odwrotnie, kiedy ciało dominuje nad twoim duchem, kiedy jest siłą przemożną, przymuszającą ducha do wręcz dominacji. Dominacji nad wszelkimi smakami, zmysłami, głębokimi doświadczeniami, urazami, czymś, co jest głęboko osadzone w twojej rzeczywistości, twojego życia cielesnego, przyjemności, upadki, doświadczenia, ból i cierpienie. To ciało fizyczne, podnosząc do poziomu głębokich demonstracji, przymusza twojego ducha do upadku. I tak samo idąc za słowami ulubionego, jak wiecie, apostoła Pawła. Choć duch ochoczy, to ciało mdłe. Kiedy ciało jest w cierpieniu, w chorobie, a również w kompleksach upadku i cierpienia, to choć duch ochoczy rwie się do wielkich ideałów, często do wielkich doświadczeń duchowych, to choć duch ochoczy, to ciało mdłe. Ciało krzyczy, nie udźwignę tego, nie dam sobie z tym rady, nie jestem w stanie w żaden sposób podjąć żadnego wysiłku praktyki duchowej. Nawet post jest czymś, co nie jest ponad miarę, dla wielu osób ponad wszelką siłę oddziaływania twojego ciała, która jest mocna i potężna, to nawet post jest ogromnym wysiłkiem duchowym. I ciało mówi, ja nie chcę pościć, ja nie będę pościć. Mówię to w nawiązaniu już do jutrzejszego dnia, ponieważ jesteśmy w procesie zachodu słońca, więc emanacja księżycowej energii poniedziałku już jest bardzo, bardzo silna. I już teraz możesz uczynić postanowienie postu na jutrzejszy dzień od świtu do zachodu słońca, bo jest to najlepszy czas. I następne z kolejnych pytań, jak pościć i dlaczego pościć i dlaczego w poniedziałek. Tak. Ale to już kiedyś wyjaśniałem. Chcę ci dzisiaj przypomnieć o tej harmonii ducha, tego wzajemnego oddziaływania, dzięki której nawet post nie będzie żadnym wysiłkiem. Nawet ten post w odpowiednim czasie, który wybierzesz na tę realizację, czyli podejmiesz proces pewnego rodzaju ryzyka tego i korzyści płynącej
fizycznej z tego czasu. Kiedy podejmiesz ten wręcz czasami fizyczny wysiłek, a on nie jest wielkim wyczynem, kiedy doświadczysz jego dobrodziejstwa. Bo jak wiesz, nie jest obojętny ani sposób, ani jakość żywienia, tak? Sposób przyjmowania posiłków w określonym czasie, jak również jakość tych posiłków, jakość tego pożywienia, nie jest to absolutnie obojętne dla Twojego organizmu. Myśląc tutaj o pokarmie, to istotne jest to, aby wiedzieć o tym, że pokarm to jest moc Twojego ducha. To jest moc Twojego ducha, to jest wzmocnienie i transparentność ducha. Jak idąc za powiedzeniem, jesteś tym, co jesz. W głębokiej metaforze jest ukryty głęboki sens, bo pokarm ma przynieść świątyni ciała odżywienie, energię, uwolnienie i znacznie zredukować z organizmu substancje zbyteczne. Substancjami zbytecznymi są również emocje, gniew, toksyna o niebywałej sile, złość, toksyna o ogromnej sile, porównywalna często do jadu, który zatruwa cały organizm, a w szczególności odnosi się to do układu nerwowego. Mimo że ogień zwany agnim, ogień wewnętrzny, który buduje, w szczególności dotyczy sposobu odżywiania się człowieka. Jak wiesz, zgodnie z zasadą medycyny alternatywnej, ogień, agni, sapt, agni, siedem ogni, które służą do pełnego realizowania metabolizmu, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, to przede wszystkim objawia się siedmioma płomieniami, które w praktyczny sposób odżywiają człowieka w jego zasadniczym takim wręcz istotnym ukazaniem istoty praw istniejących we wszechświecie. Ponieważ istota ducha, istota połączenia, żebym w skrócie ci powiedział, Agni Yoga, yoga płomienia, yoga ceremonii, połączenie. Te słowa czasami obco brzmią, ale zwróć uwagę na ich sens i głęboką wartość. Yoga ognia. Połączenie z ogniem. Połączenie z duchem. A jednocześnie przy głębokim zaangażowaniu wewnętrznym. Co to oznacza? To jest przede wszystkim docenienie i uznawanie praw kosmicznych, prawa kosmicznego. Bo prawo kosmiczne obowiązuje i na Ziemi, i w niebie. I w małych sprawach, i w wielkich sprawach. Bo taki jest człowiek. Bo taki jest człowiek, bo takie prawa mają zastosowanie w mikro i makrokosmosie. I tutaj myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, że prawo, niezmienne prawo równowagi
zasada pierwiastków, pierwiastka męskiego czy żeńskiego. Że cała równowaga pierwiastków w tej płaszczyźnie, brak tej równowagi, zdominowanie jednego z pierwiastków, czy to w jednostce, czy w społeczeństwie, czy w ciele człowieka, prowadzi do zaburzenia, które nazywamy chorobą organizmu. I zarówno w tej globalnej rzeczywistości, zaburzenie tych pierwiastków, a pierwiastki nie muszą się odnosić przecież tylko do czynnika męskiego i żeńskiego, choć tak najczęściej są postrzegane. Ale rzeczywistość pierwiastka żeńskiego i męskiego jest wymienna i pozwala dostrzegać ten pierwiastek w bardzo różnych postaciach. Jedynym takim prawem obowiązującym jest prawo dążenia do równowagi. Prawo dążenia do równowagi, tej harmonii, która jest okazywana w pełni w postaci harmonii organizmu, w postaci zdrowia. Jak widzimy, żyjemy w czasach, w których została ta równowaga całkowicie zaburzona. Całkowicie zaburzona aż do tego niezwykłego procesu pandemicznego, który powoli, z powodu właśnie doskonałego aktu, jakim został narzucony niejako, przez świadomość i proces świadomości, i już zapewne orientujecie się, co chcę wam jeszcze podpowiedzieć. I tutaj nie chcę mówić o procesie jakiegoś zahamowania. Już te cechy wychwalałem. Powrót do domu, powrót do równowagi wewnętrznej. Ale mówię tutaj również o bardzo ważnej, istotnej sprawie. Równowaga to przede wszystkim harmonia między duchem a materią. A skąd się ta równowaga zaczęła objawiać? Stąd, że wiele milionów ludzi na świecie musiała nagle zacząć przygotowywać, codziennie chcąc jeść. Musiała nagle wejść we właściwe żywienie. Oparte na równowadze kwasowo-zasadowej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Ale przede wszystkim na harmonii między ciałem i duchem. Wiesz o tym doskonale, że posiłki przygotowywane przez osoby, które być może świetnie gotują, smacznie, kusząco, i posiłek zjedzony w pośpiechu, w porze lunchu, w porach bardzo niekomfortowych dla organizmu, bo najbardziej komfortową porą jest przed zachód słońca, czyli w trakcie najwyższego potencjału energetycznego. Przed zachód słońca. I zwróć uwagę, że ten czas jest bardzo ruchomy. Ten czas jest zgodny z rytmem biologicznym człowieka. Bo wtedy twój organizm ma najwyższe agni, jak najwyższy ogień, ma najwyższy potencjał do przyjmowania posiłku. Posiłku uświęconego. Posiłku, który jest zgodny z rytmem biologicznym natury. Jak myślisz, a na pewno o tym wiesz? Większość zwierząt posila się wtedy,
kiedy jest głodna i większość zwierząt posila się przede wszystkim wtedy, kiedy jest do tego najodpowiedniejszy moment, czyli po najmniejszym, idąc torem doświadczenia zwierzęcego, wystarczy je obserwować. Czy twój pupil, pies, kot, jakikolwiek pupil, zauważyłeś je w porach, których je człowiek, przymuszony przez określone warunki pracy, funkcjonowania. Zwierzę może cały dzień nie jeść. A kiedy przychodzi wieczór, zaczyna jeść. Bo kiedy są upały, kiedy są słoty, kiedy jest takie czy inne ciśnienie, zwierzę doskonale, posiadając jeszcze swój instynkt biologiczny, je tylko wtedy, kiedy ma do tego duchową równowagę. Człowiek zaburzył tę swoją równowagę. A zobacz, teraz powoli odnawiasz przymierze z jedzeniem, przymierze z Bogiem i zaczynasz odkrywać, że zdrowie to jest właśnie harmonia organizmu. Że przywiązywanie się do czysto fizycznych warunków, takich czynników jak pożywienie, ćwiczenia fizyczne, narusza całą tę harmonię. Słyszysz, o czym mówię? Pożywienie i nawet ćwiczenia fizyczne. Gdzie, jak wiesz, zapewne wiele dekad swojego życia przekazywałem i przekazuję dalej wiedzę o sztuce jogi, której głównym aspektem są ćwiczenia fizyczne. Właśnie. Ale nie ćwiczenia fizyczne sensu stricte, tylko zwane asany. Asany, które odzwierciedlają twoją tożsamość duchową, twoją urzeczywistnioną transformację, prowadzącą do zgody z prawami kosmicznymi. Bo na tym właśnie polega ta droga. Droga Jui, połączenie. Chcesz się połączyć ze sobą. Chcesz iść pod ramię ze sobą. To musisz uwzględniać prawo równowagi. Prawo równowagi pomiędzy wymaganiami ciała fizycznego a potrzebami twojego ducha. Bo tam, gdzie zachowasz tę równowagę, tam, gdzie zachowasz ten potrzebny ci do doświadczenia ducha zasób wiedzy i zasób energii, która jest zawarta w pokarmach i wodzie, to osiągasz równowagę duchową. Tą wzajemną relację, ten wzajemny wpływ na siebie, ten głęboki proces życia w równowadze. W tej równowadze pierwiastków. Między pierwiastkiem męskim a żeńskim, tak w skrócie. Ktoś, kto przywiązuje do żywienia, do diety, nadmierną wagę, często nawet ogłaszając różne diety cud jako coś wyjątkowego, coś, co uważa się niemal za boski czynnik, jedyny czynnik, który ma jakby uzyskanie zdrowia, zdrowego organizmu. Tak, jest to jeden z czynników. Jest ważny. Jest ważny, ale nie aż tak decydujący, żeby stać się jego niewolnikiem. Żeby stać się jego wyznawcą.
jak wielu czyni to właśnie będąc już jakby uwarunkowanym, wręcz opętanym przez diety. Tak, wiem, wiele osób się może w tym momencie buntować. I też wiele osób, które myślały do tej pory, że właśnie yoga to jest jakieś wyrzeczenie, że to jest fit sylwetka, że to jest jakiś przymus do jakiegoś określonego sposobu życia. Nie, nie ma nic bardziej błędnego. Jogą jesteś ty, jogą jestem ja, jogą są wszyscy. Ci, którzy pragną jej połączenia. Ci, którzy pragną dzięki swojej praktyce codziennej transformacji wewnętrznej, poznawania samego siebie, pragną jój, pragną połączenia. Z tą pierwotną prawdą, prawdą równowagi, prawa równowagi. Pamiętaj, że tym celem nauki, o którym mówię, do ciebie i mówię wiele dekad do ciebie. Nawet gdy nie poznałaś mnie fizycznie, to już słyszałaś moje słowa. To już poznawałaś mego ducha, a ja pragnę poznawania twojego ducha. Pragnę poznawać cię osobiście, pragnę poznawać cię i wspierać cię. W głębi ducha tego samego potrzebujemy. Potrzebujemy równowagi. Potrzebujemy tej harmonii i wzajemnego wsparcia. W głębi serca doskonale wiesz, ale może nie masz siły na to, żeby doświadczać głębi tego, co jest istotą i sednem życia. Wiesz, przypomina mi się taka opowieść, że jak wiesz, wielcy mędrcy, rishi nazywani na wschodzie, święci, potrafili nawet przyjmować trucizny bez szkody dla swojego zdrowia. Tak nawet uczynił Shiva, który wypił truciznę dla ratowania świata. Sinogardły go potem nazywano. Gdzie wiele takich możemy dać przykładów. Bo często, aby zbudować kogoś, możesz mu pokazać, że możesz przyjmować nawet te popularne trucizny i nie będzie ci to szkodziło, ale musisz mieć i posiadać ogromną potencję wiary, zaufania i niezmienną postawę i współczucie. To wtedy możesz dokonać takich wielkich czynów i wręcz nawet na chwałę Najwyższego objawić, pokazać, że trucizna nie jest dla ciebie szkodliwa. I jak wiesz, mam na myśli już tutaj wiele aspektów tego samego. Może to być fizyczna trucizna, jakiś eliksir, jak to bywało w czasach starożytnych i nie zaszkodzi tej osobie. Oczywiście nie namawiam do tego, żebyś to zrobiła czy zrobił, jeśli nie jesteś gotowy. To dotyczy wielkich mędrców. Taki sposób postępowania w spektakularnych, legendarnych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czasach. Ale też miej świadomość, że trucizną, którą możesz przyjmować na co dzień, są wszelkiego rodzaju używki. Tą trucizną mogą być każdy rodzaj używki, którą masz na co dzień, włącznie z twoim pożywieniem. Ale powiem ci jeszcze jedną tajemnicę. Czymś, co jest najbardziej szkodliwe, to nie jest samo pożywienie.
To nie jest sama trucizna. To nie jest złe pożywienie. To jest myśl o pożywieniu. Zmysły tak potężnym bodźcem potrafią obarczyć twój umysł i twoje ciało, jak wiesz, że wiele osób poświęca swój czas, czas innych, swój czas duchowy przede wszystkim, na to, żeby zaspokoić zmysły jakimś pożywieniem. Nawet takim małowartościowym pożywieniem, nawet jakimś fast foodowym pożywieniem, bo zmysły podporządkują myśl, a myśl będzie dążyła do zaspokojenia. I do tego stopnia, że taka myśl często, wręcz dosłownie, zaciemnia cenne dążenia. Poradzi sobie nawet z duchem. Poradzi sobie nawet, złamie ducha, bo myśl jest potężną energią. Jest tak potężną energią, że jest w stanie myśl uzdrowić twoje ciało i wznieść nawet człowieka ponad wszelkie ludzkie problemy, choroby, ale też potrafi wręcz doprowadzić do upadku, do choroby, cierpienia i śmierci. To myśl doprowadza do upadku, choroby i śmierci. Jeśli nie myślisz w taki sposób, który wywołuje twoje, doładowuje mnie jako twoje ciało, doprowadzając do upadku. Jeżeli nie podnosisz wibracji twojego ciała do choroby, nie myślisz o tym, to twoje ciało nie ma powodu do tego, nawet gdy jest chore, w jakikolwiek sposób, żeby rozwijało i podsycało cały czas chorobę. Bo rozwój duchowości, prawdziwej duchowości, prowadzi do uzdrowienia ciała. I cóż w tym jest takiego jeszcze istotnego? Co jest takiego istotnego w tej harmonii? W tej harmonii istotne są elementy, które prowadzą do tego, żeby doprowadzić do pojmowania, świata wyższego. Ponieważ kiedy stoisz przy granicy, stoisz na granicy tego pojmowania. Wiele osób jest tuż, jest blisko, ale boi się zrobić jeden krok do przodu, bo dla wielu osób oświecenie jest czymś takim, co nagle spadnie na niego niespodziewanie i ze strachu boi się przekroczyć tą krótką, cienką linię. Ze strachu, że utracę wszystko to, co do tej pory z takim wielkim trudem zdobywałem. Być może przestanie mi nagle zależeć na niedawno kupionym samochodzie. Wow, może tak mi przestanie zależeć, że przestanę o niego dbać albo go w ogóle komuś dam. Z ciężkim trudem zbudowany dom, z ciężkim trudem zdobyta praca. I co się stanie, jeżeli ja nagle dostanę w sobie, przekroczę tę cienką granicę, znajdę się na poziomie pojmowania wyższego świata? No i co się wtedy ze mną będzie działo? Nic. Nic, niczego nie utracisz. Droga świadomości to nie jest droga utraty czegokolwiek. Nadal będziesz
dalej mieć te same obowiązki, nadal będziesz mieć te same wyzwania, nadal będziesz mieć te same doświadczenia, ale nie takie same. Te same, ale nie takie same. Jak można sobie wyobrazić tego bezcielesnego ducha? Jeżeli nie przezwyciężyło się nawet tego przejściowego uczucia głodu, bo możesz mieć głód duchowy, ogromny głód duchowy, który będzie cię wręcz często doprowadzał do frustracji. Bo głód duchowy jest najpotężniejszym głodem, ale to uczucie jest nie tym standardowym, potrzebą pożywienia, potrzebą posiłku, uczucia głodu. Bo taką samą oznaką jest ociężały żołądek. To nie oznacza, że ociężały żołądek jest oznaką końca wznoszenia się. Nie. Bo niezbędny jest przede wszystkim umiar. Umiar w pogrążaniu się w materię. Pogrążanie się w materię jest przywilejem ludzi materialnych. A kiedy twoim pragnieniem głodu jest bezcielesny duch, to miej też świadomość tego, że bezcielesny duch może doprowadzać do, jak my to mówimy, odlotów. Mówiąc językiem młodzieżowym. Odlotów. I cóż oznaczają te odloty bezcielesnego ducha? Stan euforii. Stan euforii, który jest szczęściem, radością, spełnieniem, a jest bardzo często ogromnym balastem dla ludzi nieszczęśliwych, dla ludzi opętanych materią, owładniętych materią, pogrążonych w materii. Jest to stan, który jest bardzo uciążliwy. Ja, skoro jestem przybity różnego rodzaju problemami, kłopotami, o których stale myślę i głodzę swoje ciało, a mam ociężały umysł od tych myśli i nie potrafię się wznieść ponad to i nie potrafię w żaden sposób znaleźć umiaru między materią i w pogrążaniu się w tej materii, to twój stan szczęścia, twój stan równowagi, twój stan harmonii jest dla mnie bardzo wielkim ciężarem, bo on mi nie daje spokoju wewnętrznego. Wręcz przeciwnie. Jak ty możesz sobie wielokrotnie, na pewno to słyszysz i wiele osób to mówi, nawet może ty. No jak ty możesz sobie tak lekko do wszystkiego podchodzić z takim lekkim duchem, jakąś taką radością? No przecież te problemy same się nie rozwiążą. No i jesteś w ogromnym błędzie. Bo to wszystkie problemy się rozwiązują. W jakikolwiek sposób się rozwiążą, to się rozwiążą. To w twoim umyśle są tylko węzłem gordyjskim, nad którym pracujesz i dokładnie jeszcze bardziej go dociskasz, jeszcze bardziej go zaplątujesz. A jeżeli puścisz po prostu przeciwnie, puścisz to wszystko, włącznie z pożywieniem, nie będziesz zwracać na to uwagi, na pożywienie. Pożywienie mówię tu w aspekcie cały czas materialnym, bo jeżeli pożywienie, jak wielokrotnie pamiętasz z moich wykładów, jest poświęcone Bogu, jesz razem z przyjacielem, jesz razem ze Stwórcą, dzielisz się z Nim tym pokarmem, który przygotowałeś, to osiągasz czystość. Osiągasz doskonałą czystość fizyczną, ale też czystość emanacji. Dlatego wracając do tego tematu, o którym wspomniałem kilkanaście minut temu,
ludzkość w globalnym tego słowa znaczeniu zaczęła powtórnie przygotowywać posiłek dla siebie, dla swojej rodziny. Nie robił tego szef kuchni, nie robił tego pomoc kuchenna, nie robią to ludzie, którzy zawodowo kreują swoje myśli, plotkują w trakcie do przygotowywania dla ciebie posiłku. Są rozkojarzeni, zdenerwowani, pobudzeni, szczególnie teraz. To są moje też i ostatnie obserwacje. Ten wielki natłok, ten wielki harmider, jak myślisz, czy w tym takim wręcz napięciu pokarmy znowu są zdrowe? Nie. Nie. W tradycjach dalekowschodnich, w tradycjach duchowych, kucharz i pomocnicy to są osoby, które mają być najbardziej uświęcone i najczystsze w swojej praktyce duchowej. Nie mają prawa wstępu do kuchni osoby, które są nieczyste duchowo. Osoby, które w jakikolwiek sposób pogorszyły stan swojego ducha. Bo wtedy wszyscy wiedzą o tym, że pożywienie staje się zalążkiem choroby. Pożywienie staje się trucizną. Bo ręka nieczystego jest ręką nieczystego, który ten pokarm zatruje swoją energią. Bo ten, kto przyzwyczaił się do czystych pokarmów, do czystego posiłku duchowego, i mówię tutaj, duch i materia to jedność. Czy spożywasz, cokolwiek czynisz, jak mówi werset Pieśni Pana Bhagavad Gita, cokolwiek czynisz, cokolwiek jesz, cokolwiek wylewasz jako ofiarę, uczyń to z miłością do mnie, mówi Pan, a przyjmę to z radością. I tak się to odnosi do tego, że kto przyzwyczaił się do czystego pokarmu, to jest choruje po spożyciu pokarmów nieczystych. Choćby były w wykwintnej kuchni z 5 gwiazdkami przygotowane, jeżeli ten pokarm jest nieczysty, bo przygotowała go nieczysta osoba, nieczysta duchowo, to jest tu pokarm zatruty. I będziesz chorować po takim pokarmie. Nawet myśli, które są produktem ogromnej siły, produkującą ogromną ilość toksyn. Jeżeli nawet bliska ci osoba przygotowuje pokarm, będąc rozkojarzona na oglądaniu chociażby telewizji podczas i słuchania negatywnych wiadomości, podczas przygotowywania posiłku, ten posiłek staje się już nieczysty. Jeżeli w głowie kłębią się myśli o 1000 spraw, to wszystkie te sprawy trafią do twojego posiłku, do twojego jedzenia. Bo faktem jest, że osoba, która przygotowuje posiłek, powinna być skupiona w duchu, w modlitwie, w emanacji medytacji, medytującego posiłku. I wtedy ten posiłek staje się absolutnie czystym. I bez względu na to, jaki to jest produkt, czy zwierzęcy, czy mięsny, czy roślinny, to osoba, która go dotyka, osoba, która nadaje mu proces życia, rozumie ten nadmiar szkodliwości tego posiłku i rozumie, że jest to warunek do tego, żeby ten posiłek stał się czysty. Pierwiastkiem, który nadaje ten świecie astralnym, nadaje ogromne ilości emanacji takich substancji, wręcz odrażających, gdzie przyciąga bardzo niskie wibracje.
To są oczywiście produkty pochodzące z procesów, ale tutaj nie mam na myśli ani kapusty, ani ogórków, z procesów fermentacji, z procesów konserwacji, fermentacji mięsa, krwi w nim zawartej. Są to produkty, które przyciągają ogromną ilość istot nieczystych. I tak się składa, że te produkty, często zresztą, które są podstawą życia wielu populacji, to stają się istotami żyjącymi dosłownie w brudzie duchowym, w wegetacji. Nawet mocno i dobrze się odżywiając, mocno w kontekście mocnych trunków, mocnych mięs, bardzo charakterystycznych, zwróćcie uwagę, że im bardziej wykwintna kuchnia, tym bardziej pobudzająca zmysły, tym większe ilości różnego rodzaju alkoholi i tym większe ilości produktów podniecających i podsycających zmysły, uzależniających wręcz. Ale to jest właśnie ten brud duchowy, wbrew pozorom. Nazywało mi się takie powiedzenie, pochodzące zresztą notabene chyba z jakiegoś filmu, że diabeł chodzi w lakierkach od Prady. Na pewno znacie i pamiętacie. I trudno się z tym nie zgodzić. I trudno się z tym nie zgodzić, że pod bardzo często subtelnym, wysublimowanym smakiem kryją się pokarmy zniewalające. I oczywiście ktoś, kto przyzwyczai się do takiego pokarmu, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że po pewnym czasie, po spożyciu tych nieczystych, rozkładających się produktów, zaczyna chorować. Zaczyna chorować. A jedną z chorób cywilizacji jest otyłość. To jest ciężka choroba, jak wiecie. Bo ktoś, kto jest od dzieciństwa przyzwyczajony do czystych produktów, do czystych posiłków przygotowywanych w duchu, również i spożywanych w głębokim umyśle kontemplującym, to co prawda jest odporniejszy, tak można powiedzieć. Odporniejszy jest na pewno na produkty nieczyste, ale należy też pamiętać, że pomimo to powinien uważać, powinien się wystrzegać wszelkich produktów nieczystych, bo one, mówię, zachęcają. Zachęcają niesamowicie swoim smakiem, wyglądem, swoją atrakcyjnością. I też emocjami zgromadzonymi w ich wnętrzu, emocjami pochodzącymi z kuchni. Bo najczęściej miejmy świadomość tego, że z takimi posiłkami, z takimi pokarmami spotykasz się w wykwintnych miejscach, gdzie należałoby się spodziewać świątyni żywności, należałoby spodziewać się rytuału boskiego, poświęconego naszemu Stwórcy. A tutaj dotykasz nadmiaru szkodliwych substancji. I po pewnym czasie nie ulega wątpliwości, że zaczynasz podlegać skutkom takiego niewłaściwego żywienia. I dokładnie tak się stanie, że ten zły siew przyniesie zły plon, ponieważ będzie miał wpływ ogromny na twoje duchowe życie. Będzie mieć wpływ na twoje duchowe doznania. Bo tak do pewnego czasu nie ulega się skutkom niewłaściwego żywienia. Ale kiedyś ten zły
Siew, wyniosły plon. I tak joga mówi o tym. I być może wiele osób zaskoczy, bo mają wryty w sobie fundament, że joga to wegetarianizm i tylko takie posiłki. A Agni Yoga zaleca jedzenie suszonego lub wędzonego mięsa. Zobacz, to o czym się mówi, aby tego nie spożywać. A wiedz o tym, że Agni Yoga jest dana dla całego świata i uwzględnia wszelkie warunki. Nawet skrajne okoliczności. Jak mój przyjaciel, profesor Jamalgekar z Indii mówił, jem w każdym kraju to, co mi oferują. A rolą moją i mojego stwórcy jest, aby ten pokarm mi nie zaszkodził. Znaczy, mój wielki przyjaciel, nauczyciel, którego wiele osób oceniało, ja oczywiście znając od dziecka te poglądy, nie analizowałem ich nigdy, ale postrzegałem wiele osób, które właśnie takie były zaskoczone. Dlaczego ktoś, kto jest braminem, ktoś, kto nie powinien według ich projektu myślowego i wiedzy, nie powinien spożywać mięsa, spożywa mięso. Odpowiedź zawsze ta sama. Będąc wędrującym nauczającym, będąc vanaprastą, czyli tym, który opuścił dom i wędruje w celu nauczania, czyli przeżył już stan grihastha, czyli stan małżeński, macierzyński, podejmuje drogę wędrówki i nauczania. Drogę ceremonii swojego życia. I tutaj wiadomo jest, że spożycie posiłku w celu podwyższenia, podniesienia jego możliwości. To nawet spożycie mięsa jest czymś, co w umiarze przynosi dobroczynne skutki. Tak samo jest z potrawami roślinnymi i mącznymi, gdzie należy kierować się przede wszystkim organizmem, jego potrzebami i nigdy nie przesadzać. Nigdy nie, bo każdy nadmiar szkodzi i nigdy nie przesadzać. Tak samo każdy wie o istnieniu witamin w produktach, tak? Surowych. Ale tak samo nadmierne spożywanie produktów surowych, jak i nawet nadmierne stosowanie pranajamy, ćwiczeń oddechowych, są niczym w porównaniu ze zrozumieniem serca. Czuciowiedza serca to jest ten ośrodek, który znajduje się tu. Powinien być zawsze chroniony. Ale to nie oznacza, że ma zatrzymywać energię i trzeba go za wszelką cenę zakrywać. Nie. Serce ogniste nie będzie się napełniać cudzą czyjąś, czy zwierzęcą nawet energią. Tego nie przyjmie. Bo wysubtelnione serce, gdzie zagra w twoim sercu anahatnada, dźwięk serca,
Anahata, jak mówi w sanskrycie, o sercu. Nada, dźwięk, buduje, wysubtelniony ośrodek czuciowiedzy serca. Nie mylić z czakrą serca. Mówię tutaj o wyższym procesie, w którym serce ogniste, serce mocy. Czucia wiedzy serca. Tutaj zrozumienie subtelnego, tego astralnego wręcz procesu spowoduje wyrzekanie się pokarmów szczególnie mięsnych. Bo ono pokazuje, że istota przyciąga człowiek spożywający takie pokarmy. Przyciąga ogromne ilości tych przyjaciół, sąsiadów rozkładających się cząstek. I tutaj naprawdę trudno jest zdecydować, czy człowiek spożywający mięso, czy samo mięso, sam rozkład przyciąga ogromną ilość gości, jakbyśmy powiedzieli. Przyciąga, jak to wręcz można określić zasadą buddyjską, głodne duchy. Przyciąga te istoty ze świata subtelnego. No i co wtedy się dzieje w takich kolacjach suto zastawionych mięsem, suto zastawionych alkoholem? Gromadzą się najszkodliwsze istoty. Wulgarne rozmowy prowadzą do takiego przyciągania. I na pewno słyszeliście wielokrotnie o tym, od swoich dziadków, pradziadków, ludzi, którzy są wam bliscy, a pamiętają jeszcze czas, w którym modlitwa, ochrona, jaką jest spożywanie pokarmu w milczeniu, czasem subtelne, ale poważne rozmowy nie dopuszczają do psucia się pokarmu, do psucia ludziom nastrojów. A takim najbardziej subtelnym i doskonałym produktem są mleko, owoce. Ale skąd wziąć dzisiaj prawdziwe mleko? Mleko, owoce, miód. Wszelkie produkty zbożowe. Człowiekowi tak naprawdę niewiele jest potrzeba posiłku ani pokarmu na dzień, wręcz nawet, jak wiecie. Trochę mleka, trochę zboża, trochę owoców. I to jest wystarczająco. I w ten sposób nie tylko, że można oczyścić organizm, ale pozbyć się przede wszystkim tych niemiłych sąsiadów. Tych subtelnych drapieżców, którzy starają się dobrać do twojego ciała duchowego, do twojego ciała fizycznego. No bo przecież lekarze, czyż terapeuci wszelkiej maści nie powinni zwracać uwagi na tę elementarną profilaktykę?
czystości myśli. Czystości myśli. Tak. Jeszcze dzisiaj tylko przypomnę i na pewno się jeszcze w tym tygodniu spotkamy. Bądźcie czujni. Że takim niezwykłym aktem jest post. Post to takie najlepsze lekarstwo. Najlepsze lekarstwo na uwolnienie się właśnie od tych subtelnych, ale jakże uciążliwych istot. Żeby rozpocząć post, możesz użyć każdych możliwych, dostępnych potraw, ale w ograniczonym składzie. Tak jak dzisiaj wieczorem kolacja już powinna się składać z posiłków, które są przynajmniej ograniczone do 1/4 tego, co byś zjadł dzisiaj. Standardowo na kolację. Niezbędny jest czas, żeby wypić również szklankę wody lub dwie. Nie wypijaj zbyt dużych ilości wody na noc. I oczywiście zrobić to przed praktyką świadomego oddechu, przed inwokacją, przed modlitwą. Każdej tradycji, która jest ci bliska. I przed odmówieniem inwokacji wypij szklankę wody. Jednym z dobrych sposobów, jeśli masz taką możliwość, to jest czytanie przed snem świętych pism, natchnionych nie czytaniem żadnego rodzaju innej literatury. Tylko każde z pism objawionych, natchnionych. Takie, które będą cię wznosić. Nie musisz długo czytać i nie czytaj, nie rób tego długo. Poczytaj około 5 do 8 minut. Maksymalnie. Taki czas, w którym będziecie doskonali w miłosierdziu, który będziecie doskonali w miłosierdziu, współczuciu. Czas, który zbuduje w tobie doskonalenie się. Doskonalenie się takie, które staraj się, żeby w tym dniu w żaden sposób nie pozostawać jakby w relacji, w kontakcie. Omijaj restaurację. Unikaj w tym dniu namiętności wszelkich. Staraj się być z dala od jedzenia. To jest podstawowa forma. Jednym ze sposobów również jest to ogranicz, to też jest post, niezwykły post. Teraz ci powiem niezwykłą tajemnicę. Staraj się ograniczać podczas dnia ruchy, gesty rąk, oczu, uszu. Staraj się, żeby twoje zmysły były tak naprawdę, całe twoje ciało było pod twoją kontrolą. Zobaczysz, jak to niezwykłe i cudowne przynosi efekty. Tylko w tym dniu, w dniu postu.
Nie wykonuj nadmiernych ruchów. Staraj się też nie poszukiwać oczyma żadnych bodźców. Nie wsłuchiwać się. Jeżeli znasz jakąś formę modlitwy, znasz formę doświadczenia lub też stosujesz inwokację, którą ja zalecam, to za każdym razem, kiedy umysł twój zaczyna poszukiwać, bo pamiętaj, że twoje zmysły, twoje oczy, twoje ruchy, twoje uszy to są myśli, które nadają rytm i ruch. Jeżeli powstrzymasz je, to stanie się to jeden z najdoskonalszych rodzajów postu. Bo jest to post umysłu. Ludzie ci, którzy nie myślą o niczym innym, tylko o Bogu. I swój pobyt na tym świecie uważają tylko za ziarno wzrostu duchowego. Wzrostu ku nowemu życiu. To ci polegają tylko na Słowie Bożym i na unikaniu wszystkich złych i bezużytecznych widoków, bezużytecznych słów, bezużytecznych gestów, bo mają tak mamy dużą ilość gestów, które wyrażają twoją miłość do Boga, że nie musisz używać żadnych innych. Jest kilkadziesiąt podstawowych gestów, które wyrażają jako mudry, jako znaki, jako pieczęcie, które wyrażają twoją miłość do Boga. I znasz te wszystkie tak naprawdę, bo ich wykonujesz na co dzień. Bardzo dużo. W chwili skupienia, w chwili adoracji, w chwili modlitwy wykonujesz te gesty. Kiedy wznosisz ręce do nieba, kiedy składasz je na swoim sercu, kiedy dotykasz swojej twarzy, kiedy dotykasz swoich uszu, swojego gardła, swojej szyi, swojego ciała, dotykasz w sposób namaszczony, to jest to niezawodne remedium, które pozwala ci wyrazić swoją wdzięczność, miłość do życia. I tak naprawdę nie potrzebujesz więcej żadnych innych gestów. Gesty, które człowiek wyraża w swoich emocjach, to są gesty wszystkie, są obraźliwe. Każdy z nich. Przemyśl moje słowa. Każdy z gestów, które wyraża w niebie złości człowiek, to są to gesty obraźliwe. Kogo obrażające? Obrażające Stwórcę w tobie. Bóg mieszka w moim sercu, jak mówi piękna mantra. Bóg mieszka w moim sercu. To go nie obrażaj. I nie pozwalaj nikomu na obrażanie Jego. Bo On jest tym, On tacy, tym wszystkim, czego pragniesz. Jeżeli nawet znajdziesz się w towarzystwie ludzi posługującym się takim językiem zła, językiem ciała, językiem słowa, gestu i emocji, to opuść tych ludzi. Opuść, nie staraj się, nie pozostawaj przy nich. Nie trwaj, bo twój duch zostanie złamany. Po prostu od nich odejdź. A kiedy w poniedziałek po zachodzie słońca nadejdzie ten czas, w którym możesz, bo podczas postu pamiętaj, to nie jest głodówka, to jest post. Przyjmuj płyny, możesz przyjąć w niewielkich ilościach
pokarmy, które są bliskie sercu Boga. Pokarmy czyste. Post to jest post. To jest ograniczenie ilości przyjmowanego pokarmu. Największej ilości, jakiej możesz sobie podać, to jest inwokacja, modlitwa, transformacja świadomego oddechu. Tego pokarmu możesz sobie dać pod dostatkiem, bo jest to czystość emanacji. To jest czystość emanacji. Jest takie porzekadło, że kiedy porzekadło, wręcz nawet można powiedzieć nakaz, że kiedy kończysz post, to przyjmij taką ilość pokarmu, jaką jedzą najbiedniejsi. Najbiedniejsi ludzie tego świata. Ktoś, kto nigdy nie zaznał głodu, to może nawet zapytać, jaka to jest ilość. Jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka. Tylu milionom ludzi często musi wystarczyć na cały dzień pokarmu i posiłku. Tak. I widziałem to. Widziałem to wielokrotnie. Widziałem to w krajach, w których, jak wiecie, jednych z najbogatszych i najbiedniejszych. Ale zresztą wszędzie na świecie jest to samo. Nieważne, czy to jest Warszawa, Berlin, Paryż, Rzym, Delhi, Kalkuta, czy jakieś inne miasto na świecie, czy wieś. Tam też są ludzie, którym ta minimalna ilość, ta łyżeczka pokarmu, inaczej mówimy garść, tak? Musi wystarczyć na cały dzień. A człowiek, który nigdy nie zaznał głodu z własnej woli, masz jedyną szansę na to, żeby właśnie postem dotknąć najsubtelniejszej postawy. Bo ani głód, ani przejadanie się nie jest dobre. Bo i głód, i przejadanie się zaburza twego ducha. To jest ta równowaga. Co tydzień, jak powtarzasz taki post, czy powtarzasz go raz w miesiącu, czy powtarzasz go raz na pół roku, czy raz na rok, to jest to czas, w którym powstrzymywanie się od jedzenia dotyczy przede wszystkim sfery duchowej i ewolucji twojego wnętrza. I odniesiesz niespotykane korzyści. Zakładam na ciebie błogosławieństwo mocą żywiołu ziemi, ognia i powietrza. Zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz potrzebę również uczestniczenia w ceremonii ognia 20 czerwca, zadzwoń, napisz przez moją stronę internetową. Tam znajdziesz kontakt telefoniczny, tam znajdziesz możliwość też dowiedzenia się, jak możesz uczestniczyć w ceremonii ognia. Jeżeli do tej pory nigdy o tym nie słyszałaś i nic nie wiesz, to spójrz w stronę misja ceremonii ognia. Doświadcz tego głębokiego misterium. Doświadcz głębokiego zrozumienia daleko z tego płynącego. Uwolnij swego ducha z głodu duchowego. Daj mu ten pokarm, czysty pokarm, znoszący pokarm, uwalniający z tego pogrążenia w materii.
Złóż ofiarę, ofiarę, która jest ofiarą dla Twojego jestestwa, ze swojej woli adoracji, potrzeby adoracji. Bo jak mówi pieśń Pana Bhagavad Gita, cokolwiek czynisz, cokolwiek wiesz, cokolwiek wylewasz jako objawę, jako ofiarę, uczyń to dla mnie. I kiedy ofiarowujesz mi liść, kwiat bądź kroplę wody, a uczyń to z miłością, to i z miłością to przyjmę. I z tymi słowami pozostańcie. Zapraszam na następne wykłady i spotkania. Do zobaczenia.